Witamy w grubaskach o Star Wars i dzisiaj temat, który requestowaliście, ładne słowo, bardzo często, czyli co chcemy zobaczyć w epizodzie 9. Myśmy o tym trochę rozmawiali też przy okazji omawiania zwiastunu na przykład, czy w ogóle w takich materiałach o przyszłości Star Warsów generalnie. Natomiast teraz no to się skupmy się na właśnie tym, dwie rzeczy, które chcesz koniecznie zobaczyć w epizodzie 9. Po pierwsze, chcę widzieć, o czym właśnie wspominaliśmy, chcę mieć porządnie zamknięty wątek Luke'a Skywalkera i chcę go widzieć na ekranie więcej. A przecież jest zamknięty, nie żyje. okrutnie. No dobrze, to w ogóle, okej, no Skywalkerów, ale jeszcze poczynając od Anakina. I dwa, dla mnie Gwiezdne Wojny i Galaktyka, gdzie rozgrywa się ten problem, musi mieć coś albo w oryginale, albo substytut Sithów. I mam nadzieję, że ci Sithowie będą w 9 części. Czy to pod postacią armii Palpatina, czy jego samego, czy ucznia, czy jakiś, no nie wiem, ale chcę, żeby powrót był powrót Sithów, bo brakuje mi bardzo tego. Ja nie czuję tego nowego, tych nowych formacji, tam Renów i tak dalej, nie. Nad Renem to takie... Nad Renem. Zamki się buduje. Czyli co? Czyli zamknięcie? Porządne zamknięcie. Całej rodziny Skywalkerów. Rodziny Skywalkerów, czyli wszyscy mają nie żyć. Tak, na przykład. Tak, jedno na przykład. Wyjść. I druga rzecz, że w galaktyce muszą być Sithowie. A może chodzi o to, żeby przywrócić ten balans, tak? Czyli tak. Mamy jednego dobrego, który żyje, albo dwóch dobrych i dwóch złych, którzy gdzieś tam... To nie musi być zasada dwóch znowu i tak dalej, ale no brakuje mi tego jakiegoś mastermindu siedzącego i knującego, i który tam planuje, że to zło w postaci tej starożytnej wiedzy ciemnej strony mocy gdzieś jest zakorzenione i tętni życiem gdzieś w galaktyce. Piotrze, a na co ty najbardziej czekasz? Na co ja czekam? Ja czekam na to przede wszystkim, żeby ujrzeć jakby stan galaktyki po tym, po zakończeniu, czyli jakby, no bo epizod 6, czyli końcówka klasycznej trylogii, zostawiła nam takie, że jest pokój, wszyscy się cieszą, kochają się wszyscy, potem się to oczywiście zaczęło psuć, bo dzieła legendarne wtedy jeszcze pokazały, powiedziały, że to nie do końca jest tak super, jak powinno być. Natomiast jakby koniec filmu to jest, wszyscy się cieszą, jest super, tak? Końcówka epizodu 3 z kolei nam pokazała stan galaktyki, no, że trwa wojna, tak? Czyli końcówka trylogii pokazuje nam stan galaktyki jakby na moment obecny, na jakby moment zakończenia. I to chcę zobaczyć. To znaczy nie, że gdzieś tam mamy jakieś, gdzieś jest jakieś zawieszenie czy coś, że nie wiadomo co, tylko jakby po wyjściu z kina mamy jakby czystą sprawę. Od teraz w galaktyce najpewniej tak. Będzie tak. Jasne, potem się pewnie pojawią jakieś książki, które to zmienią, czy tam komiksy, czy jakąś perspektywę gry. Tak, ale jakby wychodzę z kina i wiem, co się dzieje. Okay. To jest pierwsza rzecz, natomiast druga rzecz to jest taka, że chciałbym poznać odpowiedź na pytanie, kim jest Rey. Bo nie wierzę w to, że tak jak Kylo Ren powiedział, i to mówiłem wiele razy, że ona jest nikim, bo zakładam, że Rey epizod 9 przeżyje. Może nie przeżyć może nie przeżyć Finn, który się poświęci na przykład, natomiast jeśli miałbym stawiać, który bohater przeżyje epizod 9, to będzie właśnie Rey, pomimo tego, że ona sama mówi, że nie ma kontraktu na kolejne 3 filmy, ale myślę, że to łatwo się dolarami da zmienić. Także jakby to jest, kim jest Rey, jest też elementem właśnie tego pierwszego punktu, czyli jaki jest stan galaktyki na koniec epizodu 9. No ja, tak. Jestem ciekaw, czy my dostaniemy, tak jak dobrze tutaj to ująłeś, czy my dostaniemy nowy pakiet i zestaw bohaterów, których będzie można rozwijać w kolejnych nowych legendach, w nowym kanonie. Czyli tak jak po zakończeniu się starej trylogii został nam Luke, Lando, Han, Leia, Chewie, tak. Których mogliśmy... Potem się okazało, że ci się tam zgadali i były dzieci, możemy opowiadać historię tych dzieci. Tutaj też zostaniemy z zestawem bohaterów Rey, Finn, Poe, Kylo i dwa droidy, które będzie można znów puścić w galaktykę, żeby się zestarzeli, mieli dzieci i tak dalej. Czy też
te wątki będą zamknięte, no... Definitywnie. Definitywnie. Tego jestem, tego też jestem ciekaw. No tak, no i to bardzo krótki odcinek nam wyszedł, także... dzięki wielkie za oglądanie, to chyba najkrótsze grubaski ever, ale nie ma się... Czasami krótszą formę dajcie znać. Nie ma się co rozgadywać. Taki krótki strzał, także dzięki wielkie, trzymajcie się, łapka i tak dalej. Pa, pa. Pa, pa.